Kampus główny. Razem z nami jest Karol Pieniący, kapitan zespołu No Magic Warsaw Mimo Towers. Jest to zespół startujący w konkursach Pojazdów bezzałogowych, tak chyba najogólniej możemy to wszystko nazwać. Zaraz mnie możesz poprawić. Jest to zarazem też działająca na Uniwersytecie Warszawskim grupa no, młodych naukowców, studentów też, którzy zajmują się rozwojem dronów i innego rodzaju bezzałogowców. Cześć przede wszystkim. Cześć. I zanim przejdziemy do, do samego konkursu, to może objaśnimy powoli nazwę, bo ta nazwa jest dość nietypowa i na początku trochę mi zajęło jej rozszyfrowanie. No Magic Warsaw Mimotors. Co to wszystko po kolei znaczy? Nazwa powstała w 2019 roku, kiedy zespół został założony na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Wtedy braliśmy udział w konkursie Alpha Pilot i do tego konkursu właśnie wymyśliliśmy nazwę Warsaw Mimotors. Jest to takie zabawne złożenie nazwy Minotaur z skrótem naszego wydziału MIM, więc zamieniliśmy N na M i mamy MIMOTAURS. Aktualnie przed nazwą jest jeszcze NoMagic, jest to nasz aktualny sponsor tytularny, który jest z nami od początku aktualnej inicjatywy, czyli aktualnego konkursu, w którym bierzemy udział. Czyli to już wskazuje na to, że mamy do czynienia z no, pełnokrwistą drużyną, która startuje w poważnych zawodach, skoro sponsorzy też się znajdują. I powoli przejdziemy do tych zawodów, właśnie, w których startujecie. Są to zawody pojazdów. Bezzałogowych, ale jakich rodzajów? Bo tak jak patrzę na Waszą stronę, to nie zajmujecie się tylko tymi najpowszechniejszymi, nazwijmy to dronami, czyli tam bezzałogowcami latającymi, ale tworzycie też i opracowujecie różnego innego rodzaju bezzałogowce. Tak. Część zespołu wywodzi się z naszego uniwersyteckiego zespołu Łazika Mazgieńskiego, więc był to robot naziemny, który jeździł zdalnie sterowany, operowany przez człowieka. W aktualnym systemie poza, poza dronami mamy też e, robota, można to nazwać bezzałogową łódkę. Jest to katamaran, który jest specjalnie od początku konstruowany w ten sposób, żeby był właśnie sterowany automatycznie czy też autonomicznie i był częścią większych systemów. I to jest ważna kwestia, tak jak już, już się trochę nauczyłem na podstawie moich poprzednich rozmów e, na te tematy. E, wasze konstrukcje. One przede wszystkim mają działać autonomicznie. Czy jest opcja jakby zdalnego sterowania? Nie, e, właśnie od, od kiedy przeszliśmy do to jest istotna różnica pomiędzy na przykład właśnie zawodami łazików marsjańskich, gdzie założeniem jest, że mamy operatora człowieka, który może robotem sterować. E, już w konkursie Alpha Pilot, który polegał na wyścigach autonomicznych dronów, więc drony ścigały się przez specjalnie przygotowany tor. Miały robić to kompletnie same, czyli właśnie autonomicznie. Tak? Operator tylko mógł włączyć lub wyłączyć program, który działa na dronie, ale nie zapewniał żadnego sterowania czy też kontroli na bieżąco. Tak? Wszystkie decyzje dron podejmował sam i tu właśnie mówimy o autonomii. Analogicznie jest w tym konkursie. Tutaj dochodzi nam faktycznie, po pierwsze jest to większy system kilku lub kilkunastu dronów, ale też i koordynacja z tym statkiem, który będzie pływał. W tym konkursie też całość ma operować autonomicznie, czyli operator jedynie włącza system, a system następnie wykonuje zadanie. I kiedy mówimy system, mówimy tutaj ogólnie o współpracy różnych rodzajów pojazdów, tak? Tak jest. E, mamy, tak jak mówię, jeden, jeden bezzałogowy katamaran, kilka do kilkunastu dronów w powietrzu, ale też być może jakąś infrastrukturę na ziemi. E, będziemy, jako że jest to katamaran, będziemy, będziemy operować na, na wodzie, ale te, będzie to przy brzegu. Więc na brzegu mogą być ustawione jakieś stacje bazowe, tak? czy jakaś infrastruktura nawigacyjna, czy komunikacyjna. Zdaję sobie sprawę, że chyba nie powiedzieliśmy, jaka jest nazwa konkursu i gdzie się odbywa. To jest dość ważne, chyba. Tak, nazwa konkursu to jest MBZ IRC. Mohamed bin Zayed International Robotics Challenge jest to konkurs organizowany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, dokładniej w Abu Dhabi. Jest to dość popularny, albo może nawet jeden z najpopularniejszych konkursów dronowych na całym świecie. Aktualna edycja jest trochę inna niż poprzednie, to znaczy została właśnie przeniesiona w to środowisko morskie. Został dodany do systemu ten katamaran. I jesteśmy już na etapie finału, więc, więc bierzemy udział od około dwóch lat w tym, w tym konkursie. Przeszliśmy kwalifikacje, przeszliśmy półfinał, teraz jesteśmy w ścisłym finale. W ścisłym finale jest pięć najlepszych drużyn z całego świata. Nagroda dla zwycięstwo to 2 miliony dolarów. Kusząca nagroda. Tak jest. Powiedzieliśmy o tym, że szykujecie się już do finału dużego konkursu, jakim jest MBZIRC, który odbywa się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. I w ramach tego konkursu opracowaliście całą gamę różnego rodzaju pojazdów. I tak jak wspomniałem, nie tylko powietrznych, ale też nawodnych i jeżdżących. Natomiast przejdźmy już może do tego. Co w takim razie te pojazdy będą musiały zrobić w ramach tego finału? Jasne. Zadanie konkursowe polega na tym, że na wyznaczonym obszarze wód przybrzeżnych mamy przeprowadzić taki zwiad, znaleźć łódki, które po nim pływają. A więc pierwsze zadanie to jest to jest właśnie znalezienie tych łódek na danym obszarze. Następnie z tych znalezionych łódek musimy wybrać tę, która pasuje najlepiej do opisu, który mamy dany wcześniej przed takim, taką próbą, przed taką, przed odpaleniem tego naszego systemu. Po pozytywnym zidentyfikowaniu i znalezieniu tego, tego statku, e, który mieliśmy opisany, musimy przejść do takiego trudnego zadania, którego jeszcze nie widać, więc pracujemy nad technologią, która w zasadzie nie istnieje. To znaczy, nasze drony muszą autonomicznie, właśnie bez ingerencji operatora, polecieć na tego statku, i na tym statku może być położony jakiś obiekt. Może to być walizka, skrzynka, coś takiego. E, wiemy, że będzie ważył mniej niż 1 kg, i wiemy, że nasze zadanie to przenieść ten obiekt, z statku, który właśnie jest nam opisany, na nasz statek, ten, który autonomicznie również podpłynie sobie do niego, powiedzmy w międzyczasie. Czy musicie opracować jakiś pojazd z takim dość uniwersalnym chwytakiem, najpewniej, tak? Dokładnie. Musimy się przygotować na jak najszerszą gamy możliwości, które możemy spotkać. Mamy, tak jak mówię, mamy ograniczone wytyczne, tak, że będzie to jakiś mały obiekt, będzie miał masę do jednego kg, i musimy przygotować nasze drony, żeby były jak najbardziej uniwersalnie przygotowane do tego, żeby być w stanie podnieść coś takiego z pokładu łódki. A jak wyglądają kwestie właśnie mm, nawigacji tych pojazdów, jeżeli chodzi o ich autonomię, bo to jest coś bardzo chwytliwego ogólnie, kiedy mówimy o różnego rodzaju transporcie. Powoli chcemy to wprowadzać na przykład na ulicach. Jak aktualnie? zaawansowane są te technologie. Na ile rzadko zdarzają się takie sytuacje, że np. Na nasz dron tam zachodzi jakiś glitch czy coś takiego i on wlatuje np. w ścianę. Jak dorosła jest ta technologia? O to chcesz się zapytać. Jasne. I ten konkurs dotyka tego problemu, dlatego że zgodnie z zasadami zabronione jest używanie jakiejkolwiek nawigacji zewnątrz systemowej. Co to oznacza zewnątrz systemowej? W zasadzie oznacza to, że nawigacja satelitarna, czyli popularny GPS jest zabroniony. Jednocześnie jest to bardzo podstawowy system dla lokalizacji dla dronów, które latają właśnie używając systemu GPS, więc rozwijanie tych metod nawigacji jest istotną częścią konkursu. Kolejnym problemem jest to, że środowisko, w którym operujemy, czyli woda. Ma mało punktów odniesienia, a jeśli te punkty odniesienia znajdziemy, jakieś fale czy, czy coś takiego, to wyglądają one tak samo, więc, więc nie możemy nawigować się patrząc na fale, nie możemy nawigować się patrząc na niebo. Rozwijamy w ramach naszego rozwiąza rozwiązania konkursowego naszą nawigację wewnątrzsystemową, która właśnie zwiększy nasze możliwości i na przykład w przyszłości w połączeniu z systemami satelitarnymi sprawi, że będziemy mieli jeszcze bezpieczniejsze systemy bezzałogowe. Czyli jeżeli chodzi o ten system nawigacji, to musicie to sami opracować. A jeżeli chodzi o same konstrukcje, no i ogólnie ten cały system pojazdów bezzałogowych, to wspomniałeś o tym, że samych dronów latających macie kilka rodzajów. Czy w takim razie wszystkie konstruujecie też sami? Są takie wymagania, czy tutaj już jest większe pole na jakieś współpracę? Nie ma wymagań co do tego, i my staramy się korzystać z gotowych konstrukcji. Współpracujemy z polskimi firmami, które budują dla nas, zapewniają lub, lub e, po prostu kupujemy ich produkty, które są bardziej gotowymi platformami, gotowymi dronami. My wyposażamy je w nasze komputery pokładowe i programujemy je. W ten sposób, żeby wykonywały nasze zadania. Czyli staramy się nie schodzić za nisko w rozwijanie tych dronów, staramy się używać gotowych rozwiązań, ale ta część tej autonomii jest całkowicie do zrobienia przez nas od zera, i to tym właśnie się głównie zajmujemy, i, i jakby na tym głównie polega konkurs. Zbliżamy się już właśnie do tego finału konkursu, a powiedz mi, jak długo trwały wasze przygotowania do tego, jakby i. i... Kiedy już odbyły się jakby poprzednie etapy, no bo to już jest e, sam szczyt, tak? Tak jest. Zbliżamy się już do dwóch lat, gdzie zaczęliśmy pracę nad tym konkursem. E, najpierw były to kwalifikacje, e, potem półfinał, i teraz jesteśmy w finale. Na każdym etapie e, odpadało coraz więcej drużyn. W tym momencie w finale zostało tylko pięć najlepszych drużyn z całego świata. Finał odbędzie się na przełomie stycznia i lutego, czyli za około pół roku. To już jest. Końcówka właściwie przygotowań do tego konkursu. Czy planujecie brać udział w jakiejś jego kolejnej edycji, czy może myślicie o jakichś innych konkursach? Aktualnie nie mamy żadnego konkretnego przedsięwzięcia jako, jako zakolejkowane tuż po tym, ale jako, że to już niedługo, tak, no to zaczynamy się rozglądać. Mm -hmm. I czy ewentualnie, gdyby wśród naszych słuchaczy znalazł się ktoś, kto jest zainteresowany tego typu tematami, to czy prowadzicie jakiegoś rodzaju rekrutacji lub zamierzacie w przyszłości przeprowadzić? Myślę, że myślę, że zdecydowanie tak. W przyszłości od lutego marca czy też na wiosnę przyszłego roku. Rozwijając zespół, biorąc pod uwagę następne przedsięwzięcia, myślimy o rekrutacji. Także konkurs MBZ IRC 2023 w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, już niedługo, tak jak mówisz, finał na początku przyszłego roku, tak? Czyli tak to będzie już praktycznie 2024 rok. To ciekawe, swoją drogą. Na pewno będziemy wtedy trzymać kciuki i postaram się wam o tym przypomnieć. A jeżeli chcecie, no właśnie, upewnić się, że nie przegapicie tego, to zachęcam, żebyście śledzili No Magic Warsaw Mimo Towers na przykład na Facebooku, ale wiem, że działacie też na przykład na Linkedinie, więc po prostu jest gdzie was znaleźć w internecie. A o konkursie, o konstrukcjach, jakie do tego konkursu są szykowane opowiadał nam kapitan zespołu Karol pieniądze. Wielkie dzięki za rozmowę. Dzięki. Kampus główny.